Cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Marcin Podlacki. Zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka, tym razem poświęconego przede wszystkim dwóm tematom, dwóm podmiotom z giełdy papierów wartościowych. Jeszcze z giełdy papierów wartościowych, bo może się okazać, że jeden z nich już niebawem na tej giełdzie nie będzie notowany. I to też pewnego rodzaju pułapka pokazująca, że to jednak wcale nie jest tak w 100%, że no, z akcjami możemy się ożenić, możemy je kupić i nawet jeżeli będą sporo na minusie, a spodziewamy się, że będzie dobrze w danym biznesie, to już w zasadzie czy to 4, czy 5, czy 10 lat poczekamy i kurs z dużą dozą prawdopodobieństwa odrobi straty. My wyjdziemy na swoje, czy to odrobimy straty, czy wyjdziemy po prostu jeszcze na plus z tej naszej inwestycji, bo nie zawsze tak musi być. I tutaj przykładem będzie jedna spółka, o której zaraz powiem. Dodatkowo oczywiście też drugi podmiot, który rozgrzewa w ostatnim czasie tutaj podejście inwestorów. Podmiot, o którym już nagrywałem nie tak dawno odcinek w ramach tego ruchu wzrostowego, który się odbywa, to też był jeden z typów na rok 2024, ale do tego przejdziemy w drugiej części nagrania. Na ten moment zachęcam wszystkich do zostawiania kciuków w górę, subskrypcji kanału. Możecie już teraz kliknąć, żeby być na bieżąco z wszystkimi materiałami, które regularnie na kanale się pojawiają. Zachęcam też do głosowania w konkursie InvestCast, gdzie zostałem nominowany do tytułu Dziennikarz Ekonomiczny 2023 oraz YouTuber Rynku 2023. Wszystkie linki znajdziecie w opisie pod tym materiałem. Rozpoczynamy! Jak stracić inwestorów i zrazić do siebie akcjonariuszy, ogłosić wezwanie. No i tutaj jest to taki problem, który z jednej strony no, nie jest pewnego rodzaju regularnością na giełdzie, ale z drugiej strony pojawiają się sytuacje, w których walor, który systematycznie spada, no i właśnie inwestorzy, widząc, że to w sumie całkiem niezła spółka, która może się podnieść, dobierają sobie jeszcze te akcje, uśredniają, mając na uwadze właśnie coraz niższy poziom kursu, wierząc, że przyjdzie taki czas, kiedy sytuacja się odwróci, może jakiś większy inwestor, większy podmiot dostrzeże właśnie spółkę i ostatecznie właśnie kurs wróci do poziomów sprzed spadków, a mając na uwadze, że udało się uśredniać na poziomach niższych, to my już wtedy będziemy na plusie. Niemniej jednak jest pewnego rodzaju pułapka, mianowicie kiedy walor jest już stosunkowo nisko i na przykład cena do wartości księgowej jest na poziomie zdecydowanie poniżej jedności, może się okazać, że główny akcjonariusz ogłosi wezwanie na akcję. I co z tego, że cena w wezwaniu będzie znacząco wyższa od ceny na giełdzie, skoro może być cały czas znacząco niższa od tej, która właśnie miała miejsce przed rozpoczęciem tego ruchu spadkowego. I tutaj takim przykładem jest, drodzy widzowie, Drozapol, bo w ostatnim czasie właśnie tutaj wezwanie na akcję się pojawiło. Niemniej jednak mieliśmy takich wezwań nieco więcej po drodze, jak na przykład wezwanie na akcję Kernela na poziomie 18,50, mimo że przez długi czas wcześniej kurs był powyżej 60 zł na kursie. Po drodze jeszcze było wezwanie Orlenu na akcję Energii, gdzie z punktu widzenia właśnie C do WK były one warte 22 zł, a wezwanie na poziomie 8,35. Po drodze jeszcze Gobarto, ABC Data czy JW Construction. No a my skupimy się na akcjach Drozapol i na tym wezwaniu, które niedawno się pojawiło. Tutaj Tomasz Juroszek za pośrednictwem swojego konta na platformie X, czyli na dawnym Twitterze, pisze, że wezwanie głównych akcjonariuszy Drozapol po 3,85 uznaje za nieśmieszny żart. Państwo Rybka dobrze wiedzą, że spółka jest warta sporo więcej, celowo nie wypłacili dywidendy i teraz próbują ściągnąć spółkę jak najniższym kosztem. Są to mocno nieetyczne praktyki biznesowe, praktyki, które też wydaje się, że uderzają właśnie w drobnych akcjonariuszy. Drozapol od 30 lat, jak informuję na swojej stronie internetowej, oferuje wyroby hutnicze najwyższej jakości. Jest największym dystrybutorem w Polsce Północnej. W swojej ofercie posiada wyroby ze stali niestopowych. Oprócz działalności handlowej firma od wielu lat produkuje i montuje zbrojenia budowlane. No i teraz patrząc na akcjonariat Drozapol, widzimy tutaj dwóch głównych akcjonariuszy. Państwo Rybka, Wojciech Rybka oraz Grażyna Rybka, posiadający łącznie prawie 65% akcji. Pozostałe akcje to ten tak zwany free float, czyli akcje w wolnym obiegu, które posiadają inwestorzy indywidualni, jak potencjalnie ja czy ktoś z Was. No i tutaj spółka nie ma zbyt wysokiej kapitalizacji po ostatnich spadkach, bo no, jeżeli te 65%, czyli powiedzmy 2 trzecie to 16 milionów, to mówimy tutaj o około 25 milionach złotych. A co ważne, cena do wartości księgowej Drozapol, którą możemy sprawdzić za pośrednictwem strony Business Radar, na przykład to
raptem 0,34, a więc no, ta wycena jest bardzo, ale to bardzo atrakcyjna i tutaj no, można powiedzieć poziom nawiązujący trochę do wycen spółek z polskiego sektora energetycznego. Jeżeli chodzi o sytuację na kursie, no to właśnie tak jak powiedziałem, kurs od mniej więcej maja ubiegłego roku systematycznie schodził w dół, z okolicy 7,50 zjechał do 3 zł z kawałkiem, ale patrząc jeszcze wcześniej, no to ten poziom w okolicach 6 zł utrzymywał się bardzo długo, bo w zasadzie od lipca 2021 w ramach też poprawy sytuacji w spółce, poprawy też tego sentymentu, no niemniej w ostatnim czasie zaczął regularnie spadać, co też nie do końca miało odzwierciedlenie właśnie we wskaźnikach finansowych, właśnie tak jak choćby cena do wartości księgowej. I w ramach ogłoszonego wezwania kurs ruszył mocno na północ, bo wezwanie ogłoszone gdzieś tutaj przy tych poziomach w okolicach 3,50 kurs poszybował znacznie wyżej, do poziomu nieco powyżej 4 zł. No i teraz pojawia się pytanie, czy w ogóle inwestorzy na to wezwanie odpowiedzą, bo to jest bardzo istotna sprawa. No, w teorii nie muszą, ale może być tak, że systematyczne wezwania będą wyciągać akcje z rąk inwestorów indywidualnych, tyle że no, właśnie na tych poziomach nie do końca takich atrakcyjnych cenowo. Mimo wszystko znajdą się pewnie tacy, którzy zechcą na wezwanie odpowiedzieć, no ale to mimo wszystko jest cały czas taka wycena walorów, że ci, którzy zbierali akcje w tych latach 21-23 do maja ze średnią pewnie gdzieś w okolicach 6,50, no to na pewno nie są zadowoleni, gdy kurs mamy w okolicach 4 zł, a wezwanie poniżej 4 zł. Oczywiście głównym akcjonariuszom, którzy najprawdopodobniej widzą tutaj olbrzymi potencjał do wzrostu, do poprawy sentymentu, takie działania się tutaj pewnie opłacają. Natomiast oczywiście tutaj nikt nie każe Wam, inwestorom, odpowiadać na to wezwanie. Może być jak w przypadku choćby akcji Ciechu, że tej odpowiedzi nie będzie. A jeżeli spółce będzie zależeć, żeby szybko akcje z giełdy ściągnąć, no to może kolejne wezwania będą na pułapach właśnie coraz to wyższych. Osiągnięcie celu w wezwaniach może trwać latami. Tutaj też możemy przeczytać z punktu widzenia wzywającego, ewentualne powodzenie takiego wezwania z ceną akcji sporo niższą od wartości księgowej to okazja, żeby przejąć pełną kontrolę nad spółką, oczywiście pod warunkiem, że inwestorzy odpowiedzą. A próba ściągnięcia spółki z giełdy sama w sobie jest czymś powszechnym, jeżeli dochodzi się do wniosku, że korzyści nie przewyższają kosztów wynikających z bycia spółką publiczną, no bo tutaj zejście z giełdy to oczywiście już brak konieczności publikacji raportów i jeszcze innych. Dla mniejszościowych akcjonariuszy, zwłaszcza tych długoterminowych, to policzek i czynnik, który sprawia, że tracą oni zaufanie do głównego akcjonariusza i właśnie tak to też możemy tutaj przeczytać na koncie X Tomasza Juroszka, co już Wam pokazywałem. Kolejną właśnie spółką jest Drozapol, o której właśnie też w ostatnim czasie tutaj słyszeliśmy. I tutaj pod koniec grudnia ubiegłego roku kurs spadł do 3,22, niemniej jednak jeszcze w kwietniu cena wynosiła, cena akcji 7,60, a wezwanie to raptem 3,85. Co ciekawe, na zakup tych pozostałych akcji to odpowiada tylko 32% wartości księgowej, czyli cena do WK, można powiedzieć 0,32 na tym poziomie, tak można byłoby to wyliczyć, a więc cena atrakcyjna na pewno dla właśnie państwa Wojciecha i Grażyny Rybków, chyba tak się odmienia, albo po prostu Rybka, żeby była jasność. Tak więc, drodzy widzowie, pamiętajcie o tym, że owszem, dla spekulantów, którzy wstrzelili się w dołek, wezwanie może być atrakcyjne i rzeczywiście od takich akcje mogą być jak najbardziej odebrane, ale no, inwestorzy indywidualni, którzy posiadają akcje długoterminowo, no tutaj nie wiem, czy w jaki sposób miałoby się to odbyć, ale być może taką drogą dla nich to jest forma skrzyknięcia się ewentualnie i po prostu braku odpowiedzi na to wezwanie, no bo jeżeli też widzicie ten potencjał, no to dlaczego macie tak tanio akcje sprzedawać, skoro no, przy powrocie CDWK w okolicy jedności, no to kurs wraca gdzieś w okolice pewnie 8-9 zł i też kapitalizacja z tych 25 milionów złotych wędruje gdzieś do poziomu bliżej 73-80, więc to taka ciekawa sytuacja, która no, sprawia, że to inwestowanie właśnie długoterminowe w mniejsze spółki, gdzie w akcjonariacie nie ma jakichś takich istotnych graczy, z którymi no, w tym przypadku ci główni akcjonariusze Wojciech Rybka, Grażyna Rybka musieliby się liczyć, mam na myśli OFE czy TFI, no sprawia, że właśnie takie sytuacje mogą mieć miejsce, bo no, ten inwestor indywidualny ale niestety, ale bardzo często pozostaje na ostatnim miejscu w szeregu. Kolejną spółką jest Lubawa. Tak to Lubawa informuje o tak dobrych wynikach finansowych. Wystrzał na akcjach polskiej spółki zbrojeniowej. Kurs wystrzelił bardzo mocno. Spółka zarobiła w zeszłym roku o 4000% więcej niż w 2022 roku.
Oczywiście wszystko zależy od tego, jaki tutaj parametr byśmy analizowali, którą właśnie formę przeliczania zysku, no bo jeżeli chodzi o jednostkowy zysk netto, to wzrost rzeczywiście o te 4000% mniej więcej, nawet nieco więcej, 0,4 miliona do 17 milionów złotych. No a jeżeli chodzi o jednostkowy szacunkowy przychód, wzrost o 119, a jednostkowy szacunkowy zysk netto, to wzrost o około 1000%, z 6,5 miliona złotych do 33,7. Jeżeli chodzi o Lubawę, tu na wykresie zaznaczaliśmy sobie momenty zawierania tych sporych umów, więc za kilkaset milionów złotych, 100 milionów złotych, kilkadziesiąt milionów złotych, no były te umowy różnorakie. Natomiast spółka informowała też jeszcze w końcówce ubiegłego roku o tym, że przygotowuje infrastrukturę do tego, żeby kontrakty realizować. No i w końcu wydaje się, że wychodzimy na prostą, w końcu te kontrakty są realizowane, a więc no, skończy się już mówienie o wydmuszce, o tym, że co z tych kontraktów, skoro spółka kompletnie nic nie zarabia, przychody są bardzo niskie, no i w żadnym stopniu nie uzasadniają tej kapitalizacji giełdowej spółki, więc to na pewno dobra informacja. Lubawa tutaj na swojej stronie też informuje o targach, na których będzie brać udział. No i też uważam, że powinna się pojawiać na tych różnych targach, konferencjach, nie tylko w Polsce, ale i za granicą jak najczęściej. Przypomnę jeszcze informację z końcówki 2023 roku, gdzie mieliśmy informację od Sarego Tomczyka o tym, że wysoki budżet MON będzie w 2024 roku, ma być nawet rekordowy. Chcemy, żeby Polska inwestowała w swoje wojsko, powiedział właśnie w grudniu podczas konferencji prasowej wiceszef MON Cezary Tomczyk. Zapowiedział również kolejne zmiany w wojsku. No i tutaj rekordowy budżet MON na przyszły rok. Finansowanie obrony pozostanie na wysokim poziomie. Budżet MON na 2024 rok będzie rekordowy, ponieważ priorytetem jest inwestowanie w polskie siły zbrojne, w siły zbrojne Polski. Podkreślił on, że tutaj duże jest znaczenie posiadania własnej, dobrze wyposażonej armii. Chcemy mieć własne, silne wojsko i kontynuować jego modernizację. Finansowanie modernizacji pozostaje na wysokim poziomie. Dodatkowo możemy spojrzeć na artykuł z portalu Polska Zbrojna, który pojawił się 6 lutego, o tym, że Polska wypełni lukę, która powstała w przygotowaniu jednostek do sił szybkiego rozmieszczenia, zapowiedział wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz po posiedzeniu Rady Ministrów. To już taki komunikat bardziej aktualny, no bo też świeżutki, chciałoby się powiedzieć. Dyżur polskich żołnierzy miałby się zacząć już w połowie tego roku. Szef MON-u zapowiedział, że Polska kontynuuje starania o wsparcie Ukrainy przez zachodnich sojuszników. Możemy przeczytać, Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier, właśnie powiedział, że Polska prowadzi intensywną ofensywę dyplomatyczną na rzecz wsparcia Ukrainy też. Między innymi szef MON zapewnił, że polityka na rzecz pomocy dla Kijowa będzie kontynuowana przez obecny rząd, a nawet wzmocniona. Ma temu służyć między innymi powrót do międzyrządowych konsultacji ze stroną ukraińską, czy poprawa relacji z Republiką Federalną Niemiec. Musimy też pobudzić przemysł zbrojeniowy w całej Europie. To ważny cytat. Nie może być tak, że branża obronna jest w stanie uśpienia. Nie może być tak, że jest w trybie normalnego funkcjonowania, bo przecież nie ma już w Europie normalnego funkcjonowania, skoro za naszą wschodnią granicą od 2 lat toczy się wojna, niebawem druga rocznica, nomen omen. To jest to zagrożenie dla Polski, dla wschodniej flanki NATO, dla Europy, tak przekonywał minister obrony. Podkreślał, że Europa musi się obudzić, tym bardziej, że jak ocenił, Rosja nadrabia zaległości i straty, które poniosła w ostatnim czasie, także w branży zbrojeniowej, co może być też szansą jak najbardziej właśnie dla m.in. Lubawy w ramach właśnie tego wyposażenia, w ramach portfolio produktowego, które przecież na stronie spółki możemy też przeanalizować i sprawdzić. Ostatnio też analizowaliśmy w poprzednim materiale dotyczącym Lubawy informacje dotyczące pojawiania się kolejnych ofert pracy, a zatem rozwoju też z jednej ze spółek zależnych Lubawy. Być może tych ofert pracy będzie coraz więcej, no i być może kolejne umowy będą się tutaj pojawiać, bo to też jest istotna sprawa. Kurs wystrzelił podczas sesji 8 lutego. O kilkanaście procent, pokonał okolicę 3 zł. Wszystko oczywiście tutaj zgodnie z naszymi przewidywaniami. Idziemy gdzieś w okolice 3,50. To jest to nasze miejsce docelowe. Oczywiście RSI trochę mocniej wykupiony przez ten wzrost. Spora luka się pojawiła, ale przy tak dobrych wynikach finansowych, no to też w sumie nie ma się co dziwić. Popyt mocny, patrząc na przebieg sesji właśnie 8, po mocnym rajdzie z początku sesji, kurs nieznacznie był gaszony, ale co ważne,
ta luka wzrostowa z otwarcia nawet częściowo nie została domknięta, a w końcówce sesji popyt się pojawia i wyciąga kurs ponownie gdzieś w okolice 3,20, co sugeruje przy tych bardzo wysokich obrotach, które pewnie dzisiaj przekroczą poziom 10 milionów złotych, że sytuacja tutaj może być jeszcze, może jeszcze eskalować i te wzrosty powinny być kontynuowane, choć czy nam zależy na tym w krótkim terminie? Nie ma to znaczenia de facto. Spółka Lubawa już nie tak dawno pojawiła się tutaj w typach, ale na średni termin, czyli na tych mniej więcej powiedzmy 12 miesięcy w ramach realizacji umów i podpisywaniu kolejnych. Też jeden z widzów tutaj założył, że Polska Polską, ale może i też kontrakty umowy zagraniczne tutaj byłyby mile widziane. Ja uważam, że taka umowa zagraniczna na dostawy sprzętu, gdyby się pojawiła, nawet nie musi być jakaś duża, może to być równowartość 100, 150, 200 milionów złotych, ale to już będzie czynnik pokazujący, że jest ta ekspozycja na granice i to może być ten dodatkowy właśnie czynnik decydujący o wzrostach, może nawet ponadprzeciętnych na akcjach Lubawy. To wszystko, drodzy widzowie, na ten program. Bardzo dziękuję. Dziś tak o dwóch spółkach powiedziałem, ale też ten jeden temat bardzo ważny został tutaj omówiony. W kontekście tego, jak łatwo można zmanipulować mniejszych inwestorów, zachęcam jeszcze raz do zostawiania kciuków, subskrypcji kanału, jeżeli chcecie być na bieżąco z wszystkimi treściami. Wyświetlam listę wspierających ze stycznia. Dziękuję wszystkim wspierającym, którzy dołączali już w tych ostatnich dniach w lutym. Wszyscy będą wyświetlani w analogiczny sposób przez cały marzec. Na koniec przypominam jeszcze o reakcjach pod tym materiałem, żeby być na bieżąco. Głosujcie w konkursie InvestCavs. Link również przypięty jest w tym materiale. Bardzo dziękuję za uwagę, wysłuchanie materiału do końca. Do usłyszenia w kolejnych nagraniach.